Pani marszałek, te wybory teraz to skandal. To jest po prostu haniebna wrzutka i łamanie konstytucji. Dzisiaj tak naprawdę nie głosujemy nad nowym składem Krajowej Rady Sądownictwa, ale nad dalszym niszczeniem przez was praworządności, nad dalszym pogłębianiem konfliktu z Unią Europejską, nad coraz większymi sumami odszkodowań, które będą płacili Polacy i Polki za wasze bezprawne działania. To nie jest wybór Krajowej Rady Sądownictwa. To ciało bowiem nie istnieje. Jego byt prawny został zakwestionowany przez europejskie trybunały i polskie sądy. To jest fikcja Ziobry, to jest fikcja Kaczyńskiego, piramida bezprawia, ale ona się zawali. Każdy, kto dzisiaj podniesie rękę w akcie bezprawia, za ugruntowaniem wymiaru sprawiedliwości jako hejterskiej grupy, jako zespołu ludzi nienawidzących sędziów, jako takich politycznych oficerów Ziobry i Kaczyńskiego, mówiąc wprost, podniesie rękę za hejtem, za kłamstwami, za prześladowaniem ludzi, za najgorszymi praktykami rodem z PRL-u. Co, jeśli ci nowi, starzy kandydaci do neo-KRS-u otrzymają zarzuty w związku z aferą hejterską? Ludzie z zarzutami będą decydowali o nominacjach i awansach sędziowskich? Zastanówcie się. A to wszystko dzieje się w sytuacji, gdy za naszą wschodnią granicą giną ludzie, wybuchają bomby i wy bezczelnie, pod przykryciem wojny, dalej chcecie szerzyć bezprawie w Polsce, podkopywać praworządność, ten fundament, na którym została zbudowana polska obecność w Unii Europejskiej. To jest po prostu obrzydliwe. Próba przegłosowania kandydatów, wiernych żołnierzy, ministra sprawiedliwości, którzy zasłużyli się w takim opływaniu niezawisłych sędziów, może być standardem w Rosji, ale nie w Polsce. Opamiętajcie się, co wy robicie. Nie ma i nie będzie na to naszej... Pani poseł.